Dobrze, witam serdecznie, jesteśmy w ogródku. Słoneczko już wychodzi. Dzisiaj będę cwany. To jest naprawdę wielka połać krzaków. Tu będzie, słuchajcie, można powiedzieć, że może być 100 krzaków, które są do opanowania. Różnych drzewek, różnych form i tak dalej, więc jest tego masa. Jest tego masa. Nie? Najróżniejszych. Ja to jestem taki, że na początku zawsze tutaj pani jadę jałowce, nie? Żeby one nie dostały przymrozku. Jałowce jak przytniemy, to on musi, słuchajcie, dojść do... On musi się zagoić, nie? Jak na tych cięciach dostanie mrozu, to może go trochę szlak trafić, prawda? Więc... Tak to jest z tymi jałowcami, że trzeba o nie zadbać w ten sposób, aby właśnie, tu zrobimy taki jęzor, podniosłem go, on opadł, przyniosłem sobie kamienia trochę, jednego, i je podniosłem do góry, chciałbym, żeby ta poduszka została, prawda? Ona jest piękna i trzeba ją tutaj wyeksponować na tym wjeździe. Ja to właśnie mam taką wizję, że te drzewka, te krzaki, nie? To żeby to wyeksponować dla oka jakoś, żeby to było ładne i żeby to wszystkim się podobało, którzy tutaj wjeżdżają. Żeby ten ogród po prostu nie tyle, co ta cała posiadłość była jakoś wartościowa, bo jest, tylko po prostu, że ten ogród ma kosztować milion, nie? Tak, a ja dostanę pół. Ja chyba im powiem, że jak kiedyś będą chcieli sprzedać tą posiadłość, to ja dostanę pół miliona, to są sam ogród. Nie? Bo naprawdę, słuchajcie, zrobić komuś ogród taki to jest, to nie jest to, że my to zrobimy przez rok, czy my to zrobimy przez miesiąc, dwa. Tamtą część ogrodu, za domem, co jest ten skalniak i to wszystko, no to co, ja w zeszłym roku tak naprawdę to przygotowałem do tego, że w tym roku to tak wygląda, a nie inaczej, nie? Więc w zeszłym roku to wszystko to był jeden busz. Jeden busz. Tam w ogóle nie dało się przejść między tymi krzakami. Nie? To było wszystko po prostu jeden wielki gąszcz. Więc dojście do tego, żeby to wszystko tak zrobić, no to trochę tak trwa, nie? Te krzaczki też muszą sobie urosnąć. Tak? Tak. One też muszą sobie urosnąć, żeby właśnie... Tak. Ja się bardzo cieszę, że tu pani nie ma wcale za dużo tuj. Nie? Że tu nie ma tujów dużo. Ja nie lubię ciąć tuj, ja nie umiem zbytnio ciąć tuj. Tuja to tak dziwnie rośnie. Śmierdzi to dziadostwo. Nie lubię, nie? Jakby tu były same tuje, to bym trochę był tym załamany. Prawda? A tak, teraz te jałowce wszystkie uformowałem w jakieś poduszki w ogóle. I się porobiły te drzewka jałowcowe. Widzę, że nagle te wszystkie pięciorniki, to wszystko troszeczkę odżyło, nie? Bo nie jest pozaduszane wszystko w koło, prawda? Więc to jest też bardzo ważne, bo ktoś kiedyś zaprojektował, słuchajcie, ten ogród, ja wiem. Ten ogród zaprojektował, słuchajcie, Grzegorz Majda, ten, który teraz mają zielone pogotowie. Tak? Ten ogród był zrobiony przez niego. Zaprojektowane wszystko, posadzone te krzaczki, wszystko, więc... On sobie wymyślił, że te krzaczki do jakiejś rozpiętości urosną, ale one naprawdę tutaj urosły już do takich swoich wielkości, że gdyby ktoś tego nie zaczął ciąć, to one by się zwyczajnie wszystkie razem pomiędzy sobą zadusiły. Wytrwałyby te, które są najmocniejsze, największe, tak? I tak dalej, i tak dalej. Roślinki, które są trochę słabsze lub po prostu nie mają takiego pokroju, by zamarły, tak? By zamarły. Robimy tą poduszkę tutaj piękną. Tak. Żeby się pięknie tutaj prezentowała. Tak. Niektóre właśnie te części krzaczków, które nie widać ich, tak, to je po prostu tnę bardziej chamsko. Nie? Lub czasami jak tam coś mi odstaje i tak dalej, to ja to oleję. Zwyczajnie to oleję. Nie? Bo ja wiem, że tego i tak nikt nie zauważy, nikt mi błędu żadnego nie wytknie. Tutaj na pewno nie, nie?
bo te błędy, które tutaj się pojawiają, to ja je po prostu sam widzę. Nie, chyba że tak, w zeszłym roku coś tam gdzieś posadziłem według swojego uznania, a pani twierdziła, nie, że sobie później przesadziła tą roślinkę. No i okej, nie, jak umie sama, to czemu nie? Dobra, mam taką poduszkę. Mi to bardzo często, one na razie wychodzą takie trochę trójkątne, sercowe i w ogóle. No ale tutaj to się wypełni, nie? Ta część się wypełni, nie? I wtedy będzie można go pociągnąć trochę w tą stronę na za rok. On tutaj się zagęści. No a jak będzie wychodzić, tak będzie wychodzić. Ja to nie patrzę na to, że coś musi mieć jakąś formę. Ta forma sama się robi, nie? Ta forma sama się tu zrobiła. My tylko i wyłącznie tutaj trochę poprawiamy ten kształt, aby on właśnie był jakiś, tak, zwarty, żeby był zwarty ten kształt. To jest bardzo ważne, że one nie są takie rozstrzelone, jakby postrzępione, tylko mają ten swój kształt. Ja się na gadanie dzisiaj mi się zrzuciło od razu od rana, słuchajcie. Co ja chciałem opowiedzieć o pszczołach, żrą tam sobie z tej mojej michy. Pierwszy raz coś takiego robię, ale widzę, że się tragedia nie dzieje. Ja zauważyłem właśnie, słuchajcie, jakieś coś takiego robiłem, co wy myślicie, że nie? No, jak zacząłem mieć pszczoły, to mówię, po cholerę, ja mam im to wkładać do ula, nie? One to zeżrą sobie po prostu z dworu, nie? No, ale jak zacząłem to robić na górnych w tym sadzie, to one chciały się wszystkie zeżreć. Mimo wszystko, że ja wiaderka miałem rozstawione z drugiej strony sadu, to one i tak robiły już gnój na pasiece, nie? Bo po prostu zero czego innego w koło. A na dolnych zawsze, nie? W poszukiwaniu, jak polecą gdzieś kwiaty, to coś tam znajdą, więc... Tak, to jest w ogóle zupełnie co innego, słuchajcie. I te pszczoły właśnie nie zażerają mi się, widzę. No i tym sposobem ta wanienka tam sobie stoi, ona ma dużą powierzchnię i te pszczoły sobie, tak, ją tam podżerają. Nożyce trochę się mi zrobiły, takie jakieś dziwne. Ja to nie lubię, jak coś mi się nachodzi, nie? Tak. Tak, te co miałem, te kute, nie? To się w ogóle gną tak, że kilka cięć i ręce dotykają rąk. Co to za nożyce są? Powiedzcie, nożyce kute, nie? No to tak, słuchaj. Tak to jest z tym wszystkim, co ja robię, prawda? Że to... Tak, ja to rozumiem, te wszystkie rośliny i to w ogóle, ja to bardzo rozumiem, tą biologię, tą przyrodę. Dlatego ja wiem, co z tym wszystkim porobić, nie? Dlatego ja wiem, co z tym wszystkim porobić. I na tym Facebooku też jestem na różnych grupach. Ale ten Facebook to jest dziwna rzecz, słuchajcie, naprawdę. Nie? Dobrze, i jest, nie? Podusia. Piękna. Nawet jeśli już w tej chwili mi się robią trochę kanty, to już kichał to pies, nie? Kichał to pies. Jedziemy do przodu. Tu mam cały naprawdę wielki ogród do cięcia, więc jeśli jakaś kulka mi gdzieś coś nie wyjdzie tak jak ja chcę, nie? Lać to. To musi być podcinane wszystko. Byle po prostu coś się nie rzucało w oko, że jest paskudne, nie? Że coś przetnę tak, że wygląda gorzej niż jest, no to wtedy je trochę kicha. Nożyce też mi nie chcą ciąć, mam nadzieję, że otworzą mi garaż. To się pójdzie i trochę się je, nie? Przyoszczy czy coś. Bo też u teściowej coś tam ciachałem jak zwykle. Ja to właśnie jak mam ten okres taki właśnie teraz, nie? To ja bym wszystko wszystkim ciął. U mnie w samochodzie jeżdżą te nożyczki, nie? Gdzie ja nie jestem, to komuś w ogrodzie coś utnę. Nawet jak ktoś ma ładny ogródek i pojedziemy do jakichś znajomych, nie? To ja mówię, daj ci obetnę coś, nie? Przyjadę kiedyś, to ci znowu obetnę. No. I chamsko. Chamsko im się normalnie wbijam w ten ogród, nie? Im coś tam im tam potnę, słuchajcie. Tak
Natarczywie, ja to jestem natarczywy taki, nie? Natarczywy jestem, jak już mnie coś napadnie, nie? To już jest koniec. To już jest koniec. Słuchajcie, naprawdę, ta poduszka wyszła piękna. Piękna. Te przyrosty takie, to trzeba tak ściąć. Te mocne, nie? Chociaż w połowie je obciąć. Tak, żeby one tworzyły zagęszczenie, bo to każdy ten pitolek, który tutaj jest, on trochę urósł. Teraz jest piękna poduszka, patrzcie jaka, nie? Rewelacyjna. Tak. Zawsze gdzieś ten krzaczek u mnie sobie porośnie. Tak, jeśli kiedyś odbiją, słuchajcie, te końcówki, że będą idealnie szły w tą stronę, tu, to ja tą poduszkę przedłużę, że te kije pójdą w tą stronę i będzie wtedy tu. Będzie jeszcze większa poducha, tak? W razie czego będzie opadać, to tutaj akurat tak pasuje, że można sobie wziąć kamień, podłożyć pod tego kija, nie? Tak, ważne, żeby właśnie obciąć jak najwięcej z dołu, żeby ta góra sobie rosła też, a ten dół dostaje mniej światła, tak? Żeby tej górze dać rosnąć. O, i elegancko, słuchajcie, naprawdę, żebym odpieprzył, słuchajcie, naprawdę, nie? To jak będzie teraz się wjeżdżać, to będzie pięknie, będzie pięknie. Tego można jeszcze trochę podciąć tu. Nawet niech się zrobi trochę pusty w środku, ale ja wiem, że kiedyś ta część będzie chciała opaść, nie? Będzie chciała opaść. No dobra, więc trzeba wiedzieć też troszeczkę, jak rośliny się zachowają, nie? A nie to, że my będziemy ciąć w ten tempo, tak jakby nie tempo, że prędkość, tylko tempo, że głupio, nie? Tak. Poduszki nagle powstały. Ja zauważyłem, że no ja prowadzę kanał pasieczny, tak, więc dużo ludzi to nie interesuje, prawda? Ale ja też jestem na tych grupach właśnie, które mają różnego rodzaju coś z ogrodami do czynienia. Więc ja też często wysyłam tam różne filmiki, jak coś sobie zrobić, nie? Teraz. Ja tam mistrzem nie jestem żadnym, tak? Chociaż ogólnie, jeśli chodzi o sadownictwo i tak dalej, to całe życie od dziecka, nie? Więc siłą rzeczy jestem też ogrodnikiem, tak? Sadownictwo, a przecinanie tych krzaczków, które teraz robię, to niedaleko od siebie leży, nie? Niedaleko od siebie leży. Całkiem niedaleko, więc przycinanie tych krzaczków, czy tam owocowych i tak dalej, i to wystarczy trochę ogarnąć sobie jakieś tam wiedzy i można działać dalej w tym temacie, prawda? Tu coś wrasta mi ten żółty, tniemy. Nie, ja tu naprawdę w zeszłym roku zrobiłem czystkę ogromną. Jakbyście widzieli, jaka kupa gałęzi leżała po moim właśnie cięciu w zeszłorocznym, to byście myśleli, że ja wycięłem komuś cały ogród. Nie? Tak. Ktoś może się zastanawiać, dlaczego ja nie używam elektrycznych narzędzi. Nienawidzę. Nienawidzę, to w ogóle się nie nadaje. To się w ogóle nie nadaje do cięcia jakiegoś. Tym bardziej tych jałowców w ogóle, nie? Jałowce trzeba, w ogóle jałowce to trzeba ciąć ręcznie. Jak tam ktoś ma żywopłot ze śnieguliczki czy z jakiegoś innego gówna, to sobie może pozwolić na to, że będzie jechał sobie elektrykiem, nie? Ale tutaj w tych przypadkach ja po prostu tego nie zrobię, bo pani by miała same zaraz brązowe czubki, tak? Zaraz wszystko by się porobiło brązowe, bo to nie tyle, co je było ścięte, tylko pomiażdżone. Dlatego ja też dbam o to, że te nożyce są cały czas ostre, że one mi to tną, a nie miażdżą tych końcówek, nie? Że ta końcówka jakoś się urwie, czy coś, tylko że ona się utnie. No to, słuchajcie, naprawdę, no to trzeba mieć jakieś taką wiedzę, ogarnięcie, nie? Jak roślina się zachowa po naszym, słuchajcie, cięciu. Już w tej chwili widzę, że te nożyce moje nie są jakoś luksus, nie? Już na nie bym narzekał, nie? Ja uważam, że muszą być bardzo, 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 bardzo ostre nożyce. Bardzo.
Ewentualnie jak tniemy coś już, co ma jakiś kształt, jest stare, no to lepiej mieć trochę tępe nożyce, żeby nie uciąć czegoś, co jest ważne. Nie? Ale tak, poza tym, to trzeba stąd wyciąć wszystko, nie? Tak, uformować. Ja już w tym roku się trochę bawię, tak? Dla mnie tam 5 godzin cięcia, 6, to już jest dosyć tego cięcia. Więc ja tam nie jestem taki, że tu będę ciął do upadłego, bo dostaję ileś za godzinę, nie? I będę tu ciął jak debil, nie? Byle tych godzin nastukać, to w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Tu trzeba pociąć coś z pasją przez chwilę, tak? Przez kilka godzin i dać sobie spokój, żeby przyjść tutaj właśnie na kolejny dzień wyspany i zrobić coś znowu, co będzie piękne. To jest właśnie ta rzecz. To ludzie tego nie rozumieją, nie? Ludzie to by to wszystko chcieli najlepiej na raz, na szybko, tak? A to się tak nie da. To się tak nie da, tak? Według mnie ja uważam, że to trzeba właśnie dać sobie, nie? Ale też właśnie na przykład jak ja tutaj chodzę na godzinę, to też tego nie robię, że... Jak ja już na przykład usiądę tutaj na 15 minut z dupą, nie? To ja już wolę jechać do domu. I przyjechać tutaj na drugi dzień i wtedy ciąć te krzaczki znowu z pasją. A nie tylko po to, żeby je pociąć, nie? To jest właśnie ta różnica, która mnie właśnie dzieli. I ja podejrzewam, że nigdy nie będę milionerem właśnie z tego względu, nie? Tak. Z tego względu, że właśnie ja dbam o coś, a jeśli my chcemy dbać o coś, żeby coś takiego właśnie wyszło, że to jest jakieś artystyczne, tak? Artystyczne. Tak, to w tym momencie ten pieniądz jest ostatni, tak? Ten pieniądz jest tylko wynikiem twojego artystycznego podejścia do tego wszystkiego. Więc właśnie, tak to wygląda w moim przypadku. Ja ten ogród tnę i tak dosyć szybko. Ja szybko to robię. To nie jest tak, że ja jak wchodzę do ogrodu, to ja tam, nie? Właśnie nie. Ja i tak to robię bardzo, bardzo sprawnie i szybko, słuchajcie. No ale te podusie, to wszystko, nie? Teraz trzeba jakoś tam ukształtować te przyrosty, upindolić, żeby to nie rosło gdzieś przecież, prawda? Nawet jeśli coś na utnę, nie, bo nożyce mi coś nie pasują, no to w dupie tam. Ja wiem, że te jałowce urosną, słuchajcie. W zeszłym roku je pociąłem masakrycznie, tak? I rosną. Nic im się nie stało. Wiedziałem, że tak będzie po prostu. Nie? W tym roku, ja na wiosnę w ogóle tutaj nie przychodziłem, ja się trochę bałem. Mówię, ja pindole pociąłem jej te jałowce, nie? Teraz jakby sobie każdy policzył, wpada do byle jakiej gównianej szkółki i taki jałowiec, którego tutaj tnę w kamieniach, on by kosztował około czwórki, szóstki, słuchajcie, nie? Jeszcze w ogóle takie egzemplarze, które gdzieś tam rosły nie wiadomo jak i później dopiero są przycięte w jakiś kształt, to są jeszcze droższe, nie? Więc właśnie te jałowce, które ja tutaj teraz tnę, to nie może być byle jaka fujara, tak? Jakby ktoś teraz przyszedł za rok tutaj i w ogóle nie miał kompletnie pojęcia o tym wszystkim, zaczął mi tu rzępolić te jałowce, nie? To jak ja bym tu przyszedł na jesień i zobaczył, nie? Ten szajs, to ja bym był załamany, nie? Ale wtedy bym rzucał wiązankami masakrycznie, nie? Oczywiście bym próbował to wszystko jakoś odratować, ale tak. Jakby ktoś teraz mi tak chamsko, nie? Coś tu poprzycinał te kulki, no to by było ciężko z tymi jałowcami, bo one by nie miały się czym odżywić, tak? Ja tu zawsze zostawiam jakieś końcówki, tu jest odrost, tu jest odrost, tu jest odrost. Jak ktoś to w cholerę pociął jeszcze mi mocniej, na przykład mocniej. Ja na przykład znam ludzi, którzy jak tworzą jakiegoś bonsaja, to z każdej gównianej gałęzi chcą zrobić kulkę i tam zostawią takie nic, nie? A ta roślina nie ma czym żyć. Bo i glas te rośliny trochę inaczej, tak? Nie tyle co korzeniem, tylko tą górą też. Więc to jest bardzo ważne, że trzeba o tym pamiętać, tak?
jaka roślina i co się robi. Bo można narobić sobie bajzlu i roślina, która rosła nam ileś tam lat, nagle padnie. Słuchajcie, musimy iść po drugiego kamienia. Później będziemy znowu coś nagrywać. Na razie się biorę typowo za robotę. Już żeśmy ładnie obcięli. Słuchajcie, naprawdę ładnie, nie? Teraz te poduszki wyglądają i się prezentują. Lecę po jakiegoś kamienia. Później będziemy coś oglądać, co będzie znowu ciekawe. I to i było to wszystko. Życzę miłego dnia.